Pomorze Zachodnie, powiat myśliborski. U nas też wygrał Bronisław Komorowski. Frekwencja powyżej 40%. Szanowni Państwo, przed nami 24 maj. I ta frekwencja powinna być dużo, dużo większa. Liczymy na to, że nie będziemy w domu, że wyjdziemy, oddamy głos. Ponownie wygra Bronisław Komorowski. Dębno, Myślibórz, Barlinek, Nowogródek i Boleszkowice są z Bronisławem Komorowskim. Dzisiaj z nami są także parlamentarzyści, mieszkańcy, sympatycy. My wybraliśmy. Prosimy Państwa o słuszny i dobry wybór. Dzień dobry Państwu. Arkadiusz Litwiński, poseł ziemi szczecińskiej, wybrany z tego okręgu wyborczego. Przyjechaliśmy tu dzisiaj z koleżanką po to, żeby pomóc lokalnym strukturom Platformy, ale wszystkim sympatykom, bo to szersze przecież zadanie, wszystkim sympatykom i wyborcom Bronisława Komorowskiego w tym, ażeby jego wynik był jak najlepszy. Ale prosimy przede wszystkim o to, aby wszyscy Państwo, na kogokolwiek głosowaliście w pierwszej turze wyborów, abyście Państwo skorzystali ze swojego prawa. W Polsce to jest prawo. Są kraje w Europie, gdzie jest to prawny obowiązek. Jeśli to nie jest prawny obowiązek w Polsce, to jest to niewątpliwie obowiązek moralny każdego Polaka, który przecież jest zatroskany tym, w jakim położeniu jest nasz kraj, z jakimi wyzwaniami międzynarodowymi się w tej chwili niestety jest zmuszony zmierzyć. To nie są żarty. Nadszedł taki czas, kiedy musimy wszyscy odpowiedzialnie wziąć sprawy we własne ręce, w sposób taki, jaki określa to konstytucja, za pośrednictwem odpowiednich wybranych władz. Te władze raz na kilka lat wybieramy i nie odmawiajmy sobie prawa do tego, aby być podmiotem w polityce, a nie tylko i wyłącznie przedmiotem. Dlatego apelujemy o udział w wyborach i będziemy dzisiaj tutaj wspólnie również przekonywać mieszkańców Dębna do tego, ażeby nie zapomnieli w przyszłą niedzielę o wyborach. Magdalena Kochan, posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z tego okręgu, w którym także Państwo 24 maja, mam nadzieję, zagłosują w kwocie i ilości większej niż w pierwszej turze. Bardzo prosimy o każdy głos, o taką świadomość i pewność, że mamy nieprawdopodobną broń w naszych rękach. To jest długopis i kartka z dwoma nazwiskami. Od nas zależy, kto naprawdę będzie stał na czele Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i czy to będzie dobry, mądry wybór. Bardzo Państwa namawiamy do głosowania na kandydata, który całe swoje życie poświęcił walce o to, żebyśmy dzisiaj mogli w wolnych wyborach w demokratycznym kraju głosować. Prosimy o głosy na człowieka, który odpowiedzialnie po wygranej walce o wolność usiłuje nasz kraj i całe swoje życie poświęcić temu, żebyśmy naprawdę żyli w coraz lepszej otaczającej nas rzeczywistości. Prosimy o głosy na człowieka, który nie mówi, że wszystkie problemy udało nam się rozwiązać w ciągu ostatnich 25 lat. Który widzi te problemy i nie obiecuje gruszek na wierzbie, a mówi rzetelnie. Rodzina, wolność, obronność kraju, nasza niezawisłość i nasza rola i waga naszego kraju na arenie międzynarodowej. Tym odpowiedzialnym, mądrym, wspaniałym ojcem, człowiekiem, przywódcą także, marszałkiem Sejmu, ministrem obrony narodowej, dzisiaj kandydujący do roli prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej po raz wtóry jest Bronisław Komorowski. Namawiamy Państwa na oddanie głosu na tego właśnie kandydata. 24 maja ja, Wioleta Drzewińska, oddam głos na Bronisława Komorowskiego, który jest dla mnie olbrzymim autorytetem, człowiekiem ogromnego spokoju, osobą niesamowicie merytoryczną. Nie wyobrażam sobie, aby urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pełniła inna osoba. Pokładamy w nim wszyscy największe nadzieje. Chcemy żyć w wolnym kraju jak dotychczas, w miejscu spokojnej pracy. Życzymy wszystkiego najlepszego dla naszego Bronisława Komorowskiego. Thank you.
dobry. Bardzo prosimy o głos dla Bronisława Komorowskiego. Pan Bronisław Komorowski przez 5 lat udowodnił, że jest prezydentem wszystkich Polaków, że dla nas młodych chce budować przyszłość tego kraju i dlatego ja pójdę w niedzielę i oddam swój głos na Bronka i także chciałbym, żebyście i wy to uczynili. Zagłosuję na Bronisława Komorowskiego, na obecnego prezydenta. Ze względu na jego ogromne doświadczenie, to jest człowiek wiarygodny, pokazał przez swoje lata, wiele lat pracy i doświadczenia, że chce tylko dla Polski dobrze. Myślę, że jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Jest sytuacja z Rosją. Należymy do NATO, do Unii Europejskiej. I właśnie osoba z ogromnym doświadczeniem jest niezbędna, potrzebna. Jest to człowiek, który nie obiecuje złotych gruszek na wierzbie, a takich mamy w pobliżu. Namawiam wszystkich, swoją rodzinę, przyjaciół, najbliższych, idźmy, zagłosujmy na Bronka, bo warto. Ja chciałbym przede wszystkim zachęcić do wyborów. Wybieramy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wszyscy i od nas zależy tak naprawdę, czy będzie prezydentem całego narodu. Jakiekolwiek podziały, jakiekolwiek w tej chwili przekonania, które będą torpedowały wybory, nie służą Polakom. Polakom potrzebny jest prezydent wszystkich Polaków, z którymi się wszyscy utożsamiamy. Dlatego zachęcam do wzięcia udziału w wyborach w najbliższą niedzielę, bo tak naprawdę od tego będzie zależało nasza przyszłość, nasze życie, nasza rzeczywistość w najbliższej perspektywie, a perspektywa jest, przypominam wszystkim, bardzo istotna. Wchodzimy w nowe rozdanie środków unijnych, być może ostatnie, w związku z tym, jakie wydamy, jakie zagospodarujemy, to sprawa jest zasadnicza, najistotniejsza w tej chwili dla wszystkich Polaków, bez względu na to, po której stronie się opowiadają. Dlatego zachęcam jeszcze raz, to my mamy w swoich rękach przyszłość naszego kraju i pamiętajmy o tym, że również za tę przyszłość odpowiadamy każdy z nas osobna i wszyscy solidarnie. Dziękuję bardzo. Po urzędzie rozdawaj, wiesz, do Dara się nie bój, rozdawaj po urzędzie. Tak, ja się nigdy nie bałem i się nie boję. Nie bój się. Dobry, nie wiem, na coś innego, nie? O, jakie pijanie, on się kłóci. Dobra. On... Pierwsze co zrobię, nie. Ale już ma. Witam, cześć. Mniejszy? Mój mniejszy o wiele. Nie kosztuje to pana. Ale urok to możesz wziąć i to odpoznać. Nie. Młodzi oportuniści, oni wolą lizaka. Lizaka. Zorientowany w tą stronę. Jeszcze jak nie...
Bardzo dziękuję.